nie wystąpiłaś w memoriale Janusza Kusocińskiego, byłaś jedną z wielkich nieobecnych. Powiedz mi, czy 400 metrów to jest taka konkurencja, która nie wybacza najmniejszego urazu? Myślę, że tak naprawdę jak każda konkurencja, gdziekolwiek pojawia się uraz, to nie możesz trenować w 100% na zawodach, zamiast być skoncentrowanym na tym, co trzeba zrobić zaraz na bieżni, czy nie wiem, w innych dyscyplinach, to myślisz o tym, że coś cię boli, coś przeszkadza, czy dobiegnę, czy mój stan się pogorszy. Więc stąd taka moja decyzja, a nie inna. Było mi przykro, piekielnie przykro, bo ja uwielbiam startować w Chorzowie. Czuję się tam tak naprawdę jak u siebie, więc decyzja była dla mnie ciężka, ale myślę, że słuszna. A propos Twoich przygotowań, to troszkę poszłaś takim tropem jak Natalia Kaczmarek, czyli troszkę było odpuszczania tych występów halowych. Nie było Cię również w Stambule. To była taka właśnie świadoma decyzja, że są priorytety, jest lato i ono jest ważniejsze? Tak, taka była decyzja. W listopadzie już trener mi powiedział, że co by się nie działo, nie wystartuje na hali, na docelowej imprezie. Dla mnie to była troszeczkę taka dziwna sytuacja na pewno, bo to tak naprawdę po raz pierwszy w życiu nie startowałam na docelowej imprezie. Właściwie chciałem poznać Twoją reakcję, czy to było, nie, trenerze, no proszę, proszę, halowe mistrzostwa Europy, najwięcej medali. Później byłam taka niezdecydowana. Na początku podeszłam do tego na spokojnie, bo miałam też w zeszłym sezonie dużo problemów zdrowotnych, więc dlatego była taka decyzja trenera, a nie inna. Ale później, no ja jestem typem, który lubi startować, który lubi czuć taki głód tej rywalizacji i być w centrum jakby na dole, a nie na trybunach. Nie lubię, wolę brać... Wszystko to, co się dzieje, lubię wziąć w swoje ręce i tutaj udowadniać. No, tym razem się tak nie stało, ale no, myślałam, że dotrwam dzięki temu też w zdrowiu do lata, a no niestety i tak pomimo tego mi się to nie udało. Ogólnie, jak minął ten okres przygotowań? Myślę, że wszystko szło w dobrym kierunku, to na pewno. Byłam zdrowa, mogłam normalnie trenować. Wyjeżdżałam na zgrupowania zagraniczne, gdzie mogłam rozwijać dużo większe prędkości niż w Polsce. Trener też szukał gdzieś jakichś dla mnie sparring partnerów. Trenowałam też na obozach z Kajtkiem, tam gdzie się udało gdzieś podłączyć z dziewczynami, ze sprinterkami, z Madzią czy z Martyną. Gdzieś z nowym narybkiem trenera, czyli z Kornelią Lesiewicz, też gdzieś starałyśmy się dogrywać w trakcie treningu i to na pewno też dużo mi ułatwiało, mogłam pokonywać jakieś swoje bariery, więc wszystko szło w dobrym kierunku i mam nadzieję, że pomimo tego, co teraz się dzieje, znowu wszystko wróci na dobre tory. Wszystko szło w dobrym kierunku aż do teraz, można powiedzieć. Mam nadzieję, że to taki tylko delikatny problem. Ta nowa grupa troszkę odmieniona, bardziej motywowała. Myślę, że tak. Odmłodzona to też na pewno. Jak Kornelia przyszła do naszej grupy w marcu, była na pierwszym zgrupowaniu, to na pewno wprowadziła taki dużo świeżości, dużo werwy. Ja już zapomniałam, jak to jest mieć 20 lat i mieć w sobie ciągle tyle jakichś emocji, wszędzie jej pełno było, ale myślę, że to było fajne, że ja też gdzieś tego potrzebowałam i wierzę w to bardzo mocno, że to zaprocentuje, zaowocuje i dzięki temu będziemy silniejsze na bieżni. A trudno było złapać ten taki, nazwijmy to, wspólny vibe, bo jednak jest ta różnica wieku, nie uciekniemy od tego. No jest. Jakby nie patrzeć 11 lat różnicy, to jest sporo. Ale myślę, że nie. No ja na pewno patrzę na wiele spraw z innej perspektywy niż Kornelia. Ale myślę, że dzięki temu też się fajnie uzupełniamy, bo Kornelia sprzedaje mi nowinki teraz takie nowoczesne, co jest teraz cool, trendy i na topie, a ja jej opowiadam, bardziej patrzę z perspektywy swojego bagażu doświadczeń, więc myślę, że jest to fajne uzupełnienie. W porównaniu do poprzedniego roku, gdybyś miała ocenić te przygotowania, no myślałem się, że one były lepsze, bo ten poprzedni rok, jeszcze sobie o nim siłą rzeczy musimy porozmawiać, to może zapytam po prostu, o ile one były lepsze?
na pewno pod takim względem, że nic się nie działo, że trenowałam w spokoju, w ciszy, zdrowie dopisywało. Na pewno w tym sezonie też z trenerem troszeczkę zmieniliśmy, musieliśmy się skupić na tym, co ciągle u mnie gdzieś kuleje, czyli ta pierwsza część dystansu, skupiamy się bardziej na elementach takich dynamicznych, na tej szybkości, więc pod tym względem na pewno ten sezon był przygotowawczy, był troszeczkę inny, no a jaki będzie tego rezultat, zobaczymy, mam nadzieję, niedługo. A czy ty sama odczuwasz zmiany w przygotowaniach? Bo no, jesteś już bardzo doświadczoną zawodniczką. Londyn 2012 to były twoje pierwsze igrzyska, jak pamiętam. No i właśnie jak teraz na przykład trenujesz z Kornelią Lesiewicz, to domyślam się, że osoba 20-letnia nie może trenować tak jak osoba 30-letnia i odwrotnie. Czy są jakieś takie różnice przez te lata, które odczułaś? Na pewno jest różnica, no ja na pewno już teraz tutaj gdzieś większą uwagę muszę jednak zwracać na regenerację. Ja już się nie regeneruję tak jak 10-5 lat temu, więc tutaj też nie jestem w stanie sobie narzucić takich obciążeń jak kiedyś. Ale myślę, że tak poza tym, no to generalnie zostało wszystko tak. Tak jak było, no na pewno z Kornelią jest tutaj jeszcze różnica gdzieś w treningach, jakby ona też teraz poprzedni sezon pracowała na innych treningach, więc gdzieś tam się wdrażamy, gdzieś tam się zazębiamy i mówię, ja czasami biegam dłuższy dystans, Kornelia krótszy, żebyśmy później gdzieś się mogły spotkać po środku. A może te kwestie przygotowań pozytywne? Może na przykład coś, co wynika z twoich doświadczeń, że wiesz, że dzięki właśnie temu, że tyle lat startujesz, tyle lat biegasz, już jesteś mądrzejsza o pewne doświadczenia, które pomagają ci się przygotować? Powinnam na pewno być mądrzejsza o te doświadczenia, które gdzieś tam miałam. Jednak ciężko mi nawet pomimo tylu upływu lat w sporcie nauczyć się tej cierpliwości, takiego spokoju. Ja zawsze lubię brać co jest tu i teraz i chciałabym mieć wszystko od razu podane na tacy. Chciałabym od razu zacząć, nie wiem, sezon, bieganie z wysokiego pułapu, a w moim przypadku no, muszę zazwyczaj uzbroić się w cierpliwość i poczekać na swój moment. No to domyślam się, że nawet taka drobna kontuzja to jest dla ciebie mordęga, to pewnie nie możesz usiedzieć. No tak, tym bardziej, że to już jest tak naprawdę trzeci rok z rzędu, kiedy coś się dzieje i to tak naprawdę przeważnie w tym momencie, kiedy powinnam zaczynać sezon, coś się zaczyna dziać i jest to bardzo frustrująca sytuacja, bo ja bym chciała teraz pokazywać to, na co pracowałam cały sezon przygotowawczy, a znowu jakby zostaję sprowadzona do parteru, muszę się uzbroić w cierpliwość, szukać treningów zastępczych, kombinować, żeby było dobrze później. Tak wracając do twojej trochę nowej, odświeżonej ekipy, zastanawiam się, z kim najbardziej tam lubisz spędzać czas, ale też ogólnie może z reprezentacji, bo oglądając twoje social media, no to widziałem, że dużo wygłupów na przykład robisz z Piotkiem Bliskiem, jakieś, wiesz, stania na rękach i tak dalej. Tak, no on zawsze jest prowodyrem akurat takich sytuacji, bo to jest mnie akurat... nie dziwi. Dokładnie. Więc Piotrek zawsze ma jakieś szalone pomysły. No tak jak teraz tutaj wspomniałam, jest Kornelia, która też tutaj strasznie dużo rzeczy nagrywa. Jest to pokolenie w ogóle TikToka i ciągle gdzieś mnie tam namawia, żebyśmy coś nagrały. Ja myślę, że być może nie do końca odnajduję się w takim świecie, ale jest to na pewno coś innego, coś takiego nowego i dzięki właśnie takim, powiedzmy to, pierdołom, czy takiemu innemu życiu, te obozy gdzieś szybciej mijają i jest czas na taki relaks, odpoczynek psychiczny pomiędzy treningami. Głowa odpoczywa, dokładnie. Dokładnie. No pogadajmy jednak o tym 2022 roku. Czytałem twój wywiad, którego udzieliłaś Michałowi Chmielewskiemu. Mówiłaś tam, że było o krok od zakończenia kariery. Teraz akurat aż nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo wiesz, emanujesz taką pozytywną energią, że jesteś bardzo naładowana do działania, a rzeczywiście tak było rok temu? Nie wiem, czy skończyłabym karierę, ale na pewno
to, co się działo, to już po prostu wykańczało mnie psychicznie, myślę, że przede wszystkim, bo to był kolejny rok z rzędu, kiedy coś się działo, kiedy ja naprawdę byłam sfokusowana, kiedy wiedziałam, co chcę osiągnąć, po co trenuję, do czego dążę. A no jak zdrowie ci siada, to nie jesteś w stanie tego pokazać na bieżni. Pojawił się pierwszy uraz, drugi, choroby i ciągle, co gdzieś się zdążyłam odbudować, znowu zostawałam... znowu musiałam po prostu się cofnąć i to było bardzo bolesne i każdy tak naprawdę start był dla mnie, zawsze był dla mnie czymś przyjemnym i tak dalej, a teraz wychodziłam na bieżnię i schodziłam ze łzami w oczach i to było dla mnie przykre, bo nie miałam takiego jakby takiej odskoczni, takiego momentu, żeby to mi sprawiało frajdę, wręcz przeciwnie, to z biegu na bieg, z treningu na trening coraz bardziej gdzieś mnie dołowało, rezultatów tak naprawdę nie było, więc no to był na pewno bardzo, bardzo ciężki okres w mojej karierze. Mimo wszystko trudno jest tak odpuścić tej rywalizacji, bo chyba na tym też polega dusza sportowca, że no kiedy pojawiają się trudności, to trzeba się po prostu chyba spiąć sobie. Trzeba właśnie i to jest moją taką, bym powiedziała, wadą i zaletą, bo być może gdybym szybciej zakończyła rok temu ten sezon, to nie musiałabym się tak męczyć i tak dalej, ale oczywiście mój piekielny charakter nie pozwolił mi na to, bo dochodził właśnie upór, chęć ciągłego podejmowania ryzyka, a może się uda, a może spróbujmy, a jeszcze. I to jest właśnie to, myślę, że cecha, która określa, gdzieś mianuje sportowca, że ciągły taki upór, ta waleczność do samego końca. Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie z poprzedniego roku, czy to powiedzenie, że jesteś tak dobra jak Twój ostatni bieg, no mi się wydaje, powiem Ci, trochę niesprawiedliwe, bo ono rzeczywiście może przekreślić wiele lat wyrzeczeń, wspaniałych biegów, wspaniałych sukcesów, no ale właśnie kiedy pojawia się ta kontuzja, to kibice, ale też eksperci lubią na to chyba patrzeć tak bardzo zero-jedynkowo. Tak, to jest właśnie też przykre bardzo. Bo ludzie, jakby kibice, nie znają tego, co się dzieje w środku. Ja tak naprawdę miałam wiele udanych lat w lekkiej atletyce. No, zeszły był w moim wykonaniu, jak dla mnie, słaby i ja tutaj biorę to na klatę, jestem tego świadoma. Ale przykro było słuchać o sobie, że już się skończyłam, że to już jest koniec, że z niej nic nie będzie. Tak naprawdę mało osób wiedziało po drodze, z czym musiałam się borykać w przygotowaniach do tego sezonu, ile musiałam poświęcić zdrowia, swojego życia prywatnego, żeby i tak znaleźć się w tym miejscu, w którym się znalazłam. I my jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają się kontuzje, gorsze dni i to nie jest tak, że my nagle, a dobra, jej się nie chce, bo ona woli coś innego zrobić. To nie jest tak. My poświęcamy całe swoje życie, żeby być w jak najlepszych dyspozycjach, ale tak naprawdę tutaj powiem, no miejsce na podium są trzy, załóżmy, więc trenują tysiące, miliony osób, a tak naprawdę bycie najlepszym udaje się tak tylko i wyłącznie garstce osób, więc tego no, nigdy nie zrozumiem i zresztą no, nigdy tego nie rozumiałam, jak można w taki sposób oceniać ludzi. To nie jest tak, że my stajemy na bieżni i a na złość zrobię, dobra, dzisiaj mi się nie chce, to nie pobiegnę. Nie, my tego dnia dajemy z siebie 110% i walczymy na tyle, ile możemy. Czyli co, sukces ma wielu ojców, a porażka okazała się trochę sierotą? Coś w tym jest. No to co się stało, że jednak nie skończyłaś? Mówiliśmy o Twoim charakterze, o diabelskim charakterze aniołka, ale czy coś jeszcze? Czy nie wiem, czy może rodzina Cię odwiodła od tego pomysłu, że no słuchaj, Justyna, walcz, czy może jeszcze były jakieś inne powody? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj jakby to, że nie czuję się jeszcze spełnionym sportowcem w 100%, mimo tego, że mam medale z igrzysk olimpijskich, z mistrzostw świata, z Europy, ja w dalszym ciągu nie czuję się spełnionym sportowcem i w dalszym ciągu uważam, że stać mnie na szybsze bieganie i chcę to przede wszystkim udowodnić nie komuś, tylko i wyłącznie sobie.
z takich pozytywniejszych informacji, co się działo, stało w międzyczasie, zostaniesz ciocią. Gratulacje. Tak jest. I teraz jestem ciekaw, co Dawid na to, kiedy wiesz, kiedy siedzi w domu i mówi, no widzisz, no z Gośką zaczynałaś. No i... A dużo osób teraz tak mówi, a bo wy tak zawsze wszystko we dwie tak samo i małżeństwo w tym samym roku, w tym samym nawet miesiącu, tydzień po tygodniu, zawsze wszędzie we dwójkę, a pewnie teraz ty już też będziesz miała dzieciaczkę. Ja mówię, nie, że jeszcze jakby nie, cieszę się oczywiście ze szczęścia Gosi i Kuby, ale... Ja jeszcze troszeczkę tutaj gdzieś planuję się spełnić w sporcie i myślę, że mój mąż to rozumie, a bynajmniej stara się. Jestem ciekaw, skąd, tak kontynuując twoją poprzednią myśl, skąd sportowiec twojego kalibru może czerpać motywację, bo ty tak naprawdę osiągnęłaś już wszystko. No jesteś mistrzynią olimpijską, wśród aniołków Matuszyńskiego byłaś wiele lat liderką, wicemistrzynią olimpijską. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, no to wszystko masz. Tak naprawdę, wiesz, mogłabyś pewnego dnia wstać i powiedzieć, ja już nic nie muszę, ale być może to właśnie dlatego. Ja myślę, że no mogłabym powiedzieć, że to już jest dość, że jestem spełniona, ale w dalszym ciągu chcę się sprawdzić, a im więcej gdzieś tych wyników było, im więcej osiągamy, tym chcemy więcej. To jest też troszeczkę taka... Być może pazerność, ale nie wiem, mi w dalszym ciągu, pomimo tego, co się działo w ostatnim czasie, sprawiało gdzieś to frajdę, to, że mogę wyjść na trening i doprowadzić się do takiego stanu agonalnego, że mogę pokonywać swoje granice, to naprawdę sprawiała mi frajdę. Wiem, że może z boku, no to pomyślę sobie, no, nie do końca coś z nią styka. To jest masochizm. Nie? Dokładnie. Ale no, jestem taką osobą, która gdzieś potrzebuje tej adrenaliny, wyzwań i myślę, że to mnie też gdzieś w dalszym ciągu napędza. Tak jak wspomniałem, przez wiele lat byłaś liderką naszej grupy, biorąc pod uwagę czasy. Oczywiście mówię o aniołkach Matuszyńskiego. Teraz to miano należy do Natalii Kaczmarek. Zastanawiam się, czy na twoim miejscu łatwiej jest uciekać, czy jednak gonić tę stawkę, czy ona cię jednak bardziej motywuje do cały czas ciężkiej pracy. Nie wiem, co jest łatwiejsze. Ja myślę, że jedno i drugie to jest bardzo ciężkie zadanie, ale zawsze fajne jest to, że jest ta motywacja, że jest to wyzwanie, czy uciekając, czy goniąc, ciągle jest co robić, więc nie wiem, ciężko mi tutaj się jednoznacznie określić. A pozostając w temacie właśnie uciekania i gonienia, na którym torze ty wolisz biec? Jedynka, ósemka, czy może środek? To już bym chyba wolała jedynka, ale no wiadomo, w środku najlepiej, ale ja jestem typem, która gdzieś woli zdecydowanie gonić niż uciekać przed całą stawką. Ta wasza pogoń za medalem olimpijskim, za srebrem w Tokio, jaka to była droga? No bo była na pewno długa. Tak. Długa, piekielnie trudna, z wieloma wybojami tak naprawdę na samym końcu, ale całe szczęście zakończyła się, myślę, tak, jak sobie to wyobrażałyśmy, albo nawet i jeszcze lepiej. Mówi się o was, no, aniołki Matuszyńskiego, ale być może wielu kibiców nie zdaje sobie sprawy, że to nie do końca tak wygląda, bo nie trenujecie wszystkie u Aleksandra Matuszyńskiego, tylko każda gdzieś u siebie. No to właśnie jak to wygląda? Jak wyglądają wasze treningi? No, tak naprawdę każda trenuje na swoich planach. Kiedyś częściej na pewno spotykałyśmy się na zgrupowaniach razem, teraz już troszeczkę mniej, ale też fajne jest to, że ja na przykład jak z Gosią trenowałam, miałyśmy bardzo podobne treningi, więc mogłyśmy się gdzieś zgrywać i trenowałyśmy razem i to było też fajne. Każda z nas ma tutaj innego trenera, trenujemy jakby na swoich planach, no ale wiadomo, że przed imprezą docelową jesteśmy w jednym miejscu, na jednym zgrupowaniu i tam trenujemy gdzieś zmiany sztafetowe, spotykamy się na tych treningach, żeby właśnie pobyć ze sobą, pozmieniać pałeczkę i powoli czuć już właśnie tą taką rywalizację i nabierać werwy do tego, co będzie się działo. A kiedy następuje ten przesyt, bo wy potraficie być ze sobą bardzo, bardzo wiele dni w roku i zastanawiam się, czy tak po ludzku, no, nie występują jakieś kłótnie, gdzie czasami już mówisz, nie, dobra, laska, mam cię dość, naprawdę dość. Nie,
Może i są takie sytuacje, ale jakby nigdy z tego powodu nie przypominam sobie, żeby się pokłóciło. Mhm. Oczywiście zdarzają się takie teksty, ale to bardziej tak w formie takiego luzu, żartu, że dobra, fajnie było, ale cieszę się, że ten sezon się zakończył, już nie będę musiała oglądać twojej twarzy, wracam do męża i do zobaczenia tam w październiku czy w listopadzie. Ale zaraz gdzieś ten kontakt i tak się pojawia, czy to telefonicznie, czy gdzieś tam skype'owo, więc jesteśmy w stałym kontakcie. Oczywiście nie żyjemy wszystkie tutaj razem, Bóg wie jak. Oczywiście jedna, gdzieś te relacje jedna z drugą ma lepsze, z inną jeszcze, więc tutaj jakby każda żyje po swojemu, ale lubimy się, wzajemnie się tolerujemy i myślę, że to jest też mega, mega fajne. Tak wspomnieliśmy, że każda z was trenuje z innym trenerem, ale ty akurat jesteś takim, można powiedzieć, pełnoprawnym aniołkiem Matusińskiego. Tak jest. No to właśnie, jaki charakter ma trener Aleksander, bo ty bardzo, bardzo już długo u niego jesteś. Tak, no 2011 roku chyba od września, więc już minęło ładnych parę lat. Myślę, że trener jest na pewno osobą wyrozumiałą, słuchającą zawodnika. Czasami tutaj się śmieję, że miewa też te dni jak kobieta. Ale tutaj oczywiście pół żartem, pół serio. I jakby na pewno też jest osobą zaangażowaną, która szuka jakichś innowacji treningowych, nie jest zamknięta tylko na swoją gdzieś tam, na swój pogląd, tylko osoba, która ciągle gdzieś się doszkala i myślę, że to też mu mega sprawia frajdę, a później wprowadza to no, w życie, w moje życie treningowe. A powiedz mi, co sądzisz o skupianiu się na waszym wyglądzie? No przecież jesteście bardzo atrakcyjnymi kobietami. I zastanawiam się, czy czasami nie docierają do ciebie takie głosy, że ktoś przede wszystkim właśnie skupia się na tym, jakie wy jesteście atrakcyjne, a dopiero później na waszych sukcesach. Czy w ogóle wy to w ten sposób odbieracie, czy niekoniecznie? Słyszałyśmy, dochodziły do nas takie opinie, jednak my wolałybyśmy, żeby ludzie postrzegali nas z tego, co się dzieje na bieżni, z naszych sukcesów i osiągnięć. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że jest to no mega, mega miłe, ale w dalszym ciągu mam nadzieję, że będziemy przysparzać tylu powodów do radości i sukcesów, że jednak w dalszym ciągu będziemy z tego słynęły. Przede wszystkim ze względu na dokładnie sport. Dokładnie. Wspomniałaś też o Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. No i co, to chyba na ten rok będzie taka impreza docelowa? Zdecydowanie tak, to jest imprezą docelową, ale trzeba pamiętać, że wszystko to, co się dzieje teraz, jest już gdzieś prowadzi nas bliżej znowu tego głównego celu, jakim są Igrzyska Olimpijskie już w przyszłym roku. Tak mówię o tych Mistrzostwach Świata, no bo jednak macie tam troszkę do udowodnienia, pamiętając to, co się stało w Eugene, chociaż zapewne wszyscy wolelibyśmy zapomnieć, no ten pechowy bieg, kontuzja Gosi Hołub-Kowalik. Również w sztafecie mieszanej mogło pójść lepiej. No właśnie. Czy jest jakaś taka specjalna spina, że musimy pokazać to, z czego słynęliśmy? Ja myślę, że taka spina była na Mistrzostwach Europy w Monachium, żeby udowodnić, że to, co się stało podczas Mistrzostw Świata, to był wypadek przy pracy, a teraz myślę, bynajmniej takie jest moje zdanie, ja już staram się o tym zapomnieć. To było i już do tego nie ma co wracać. I raczej podejść na nowo z chłodną głową i starać się robić to, co robiłyśmy zazwyczaj do tej pory, a wynik sam przyjdzie. Wtedy po prostu coś, ja to się już tak troszeczkę śmieję, że coś wisiało w powietrzu po prostu tam wszystko było od początku na nie. A teraz na pewno będziemy chciały wrócić na te dobre tory i powalczyć tak, jak to robiłyśmy do tej pory. Wspomniałaś o Paryżu, ale właśnie ten okres na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi, jak sportowiec go traktuje? Czy, no wiadomo, są Mistrzostwa Świata, ale z drugiej strony wiesz, że za pasem będzie jeszcze ważniejsza impreza. Czy to jest taka próba generalna, czy trzeba się spiąć tak jak do tego następnego roku? Jak to u ciebie wygląda?
myślę, że tutaj trzeba podejść do tego tak jak zawsze. No, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie jest to impreza docelowa i na niej należy się teraz skupiać i tam walczyć tyle, ile będzie sił, ile będzie zdrowia, na ile będziemy w stanie, a igrzyska no, będą w przyszłym roku i to będzie taki główny, główna impreza, ale to nie jest tak, że w przyszłym roku są igrzyska i ten już sobie odpuszczamy, bo już igrzyska w przyszłym roku, że one są najważniejsze. Nie, to nie jest tak. Oczywiście one są mega, mega ważne, ale Mistrzostwa Świata po drodze no jest to możliwość pobiegania z najlepszą czołówką na świecie, obieganie się na tak dużej imprezie i to jest też właśnie takim no, fajnym, małym sprawdzianem przed. Niemniej właśnie ten Paryż już bardzo migocze w tle i to chyba nie tak w tle. Te igrzyska rzeczywiście one tak bardzo, bardzo, bardzo jarają sportowca, no bo... To jest coś naprawdę wow, co ciężko opisać słowami. Ja miałam możliwość bycia na trzech igrzyskach i przyznam się szczerze, że podczas pierwszych igrzysk olimpijskich w Londynie ja po prostu wszystkim się tak jarałam. Dla mnie to było coś nowego, cała ta otoczka, ta magia, wszyscy jak siebie wspierają, wszędzie mnóstwo kibiców, którzy ci dopingują, stadiony po prostu zapełnione. No, to jest impreza raz na 4 lata i naprawdę nie można jej porównać z żadną inną. Mam nadzieję, że właśnie te igrzyska w Paryżu będą znowu wrócą do takiej formy jak sprzed pandemii, bo jednak no, tutaj nie ma co się oszukiwać. Igrzyska olimpijskie w Tokio były no, dla nas spełnieniem marzeń, ale cała ta otoczka, te wymazy, procedury covidowe, zero kibiców na trybunach, to nie było to i to było zupełnie coś innego, dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu wszystko będzie z dużą, dużą pompą i kibice będą z nami.